O, przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj dla pana Krzysztofa, ponieważ przysłał mi taką fajną lupę, już zdążyłem ją tutaj naprawić. I oprócz tej lupy jeszcze dosłał taką lampeczkę, także będzie nastrojowo w następnych odcinkach. Na takich fajnych statywach. Sięga mi tutaj. No ale przy okazji chciałbym zademonstrować tutaj taki nadajniczek, który tutaj testowaliśmy z kolegą, ale akurat centralnie telefon mi się rozdzwonił i nie skończyliśmy tych testów, także za chwileczkę obejrzycie filmik, a ja jeszcze raz po tym filmiku przetestuję to z Bluetooth, nie? No i witam, i powstał właśnie nadajnik. O, właśnie ktoś dzwonił. Dobra. Powstał nadajniczek, na razie ma 4 waty. Do tego jeszcze będzie końcóweczka, o taka o. Na tym tranzystorku Motorola 30-watowa. M25C22. I leci sobie muzyczka w tej chwili tutaj z telefonu. Kurczę, no zobacz, się jeszcze pootwierało. Przez Bluetooth. Momencik. Muszę tutaj pozamykać, wiesz, bo tu kurde jakieś, nie wiem. Musisz poobcinać. No i dobra, bo tutaj właśnie chcieliśmy za... że tak powiem, pokazać, jak to działa, nie? Przez Bluetooth. Tak jak transmitter samochodowy. W tym, że teraz tak. Tu możemy co? Możemy sobie puszczać muzykę, a możemy sobie zadzwonić i przekazać rozmowę, rejestr. Okej, tutaj puścimy. Dobra, będę dzwonił. Muzyczka się skończyła. 5 W nadajnik. Tylko alarmowe, zobacz, kurde, zasięg mi zginął. No kurde, jak na złość. Ole numer. Tobie, jak to wymieniłeś do niej jakiś inny? Co? Do kamerki? Tak, no nie, szerokokątny obiektyw w kamerce. No dobra, dzwoni i to słychać w kolumnach, nie? Tam jest tuner. Jest tuner. No i dobra, odbierz. No kurwa, telefon. Cicho, i teraz sprawdzimy jedną rzecz. Tutaj tylko odbierz. No, i teraz tak. To raz. Mówię teraz do mikrofonu, połączenie zakończone i dupa. Nic ja tutaj... A więc tak. Robimy w ten sposób, że nadajniczek jest w tej chwili podpięty. On ma teraz 5 W mocy, z tego co tutaj widać, na... tam na wskaźniku, tutaj na woltomierzu. I teraz tak, odepnijmy go. Tutaj będzie wejście jeszcze audio i do tego dojdzie końcówka mocy 30 W na MRF-ie, znaczy na tranzystorze Motorola M25C22. Może bym to jakoś po przekręciu, zasilacz mam bardzo krótkim przewodem podpięty, tutaj mam plus rozpięty, tuner włączony, dobra, podpinamy, ok, poszła moc, Bluetooth mode, no i dobra, i teraz tak, zobaczymy, czy coś tu znalazło, niech sobie Bluetooth wyszuka. Właśnie wyszukuję sobie nasz nadajnik. Znalazło. Data connection. Łączy się z Bluetooth. Ok. Tutaj na wyświetlaczu nie widać w tej chwili. Na wyświetlaczu. Moment. Na wyświetlaczu. Jeszcze raz. Niech sobie się połączy. Podłączony zestaw Bluetooth. Dobra, zaraz podłączymy się jeszcze raz. Connecting. Podłączone słuchawki Bluetooth. Połączony zestaw Bluetooth.
Połączono słuchawki Bluetooth, SPP data podłączone. Niech sobie się połączy z nadajnikiem. No zaraz zobaczymy, jakie to ma możliwości. 5 W mocy na antenie w tej chwili z tego drivera. Do tego jeszcze dojdzie 30-watowa końcówka, tak jak mówiłem. No dobra, mamy. Połączyło. Czemu to tak śmiesznie? O co tu chodzi? Ale zobaczymy, będzie wszystko wiadomo. No dobra. Frequency. No i zobaczymy, czy to zmieni. 90. Na 90 równo ustawmy. Coś już próbowało mi nadawać. 80, dobra. Skalę. Stop FM. OK. Nie wyłączyło mocy. 89,5 przełączy czy nie? Dobra, zaraz będziemy wiedzieć, co to jest play. Idzie. I nasz transmitter w tej chwili pracuje sterowany z telefonu. Jak słychać, fajnie to gra. Dobra. Pauza. Tu możemy sobie listę zrobić. Connect. To mamy połączone, music i tutaj jakieś dodatkowe opcje. Aha, z internetu. A w tej chwili mam wyłączone Wi-Fi. O, wszystko z internetu. Dobra, wyszliśmy z tego. Jeszcze raz. Gdzie to jest? To nie ten. Program Smart Car Smart A2DP Connecting jest połączony. Frekwencji ustawmy 96,7. Zobaczymy, czy to pójdzie. No dobra, ale czym to teraz zatwierdzić? Bo ja nie wiem, czy to sobie od tak o samo. Stop FM, dodaj. Proszę połączyć Bluetooth. No połączone jest. Music play. Idzie. Aha, pilotem mogę sobie zmienić też. Trochę głośniej. To już jest max. Aż za bogato słyszę.
No. Trzeba ściszyć trochę. Możemy w telefonie ściszyć. No i dobra, gra. Ale nie mamy przewijania. Dobra, wyjdźmy z tego programu i włączmy sobie zwykłą muzykę. Muzyka. Play. No i tu możemy sobie przewinąć. Oprócz tego spróbujemy zaraz się połączyć. Się połączyć z tutaj z kolego. Tu to połączenie alarmowe. No kurde, brak mi zasięgu tutaj u mnie w tym. Stop. Oczywiście jak się łączymy, to tak samo możemy mieć podsłuch na niego, bo on ma mikrofon wbudowany i możemy przeprowadzić rozmowę na antenie bezpośrednio. Zobaczymy, ja tu akurat mam tylko alarmowy, bo nie mam zasięgu. Może złapię zaraz zasięg. Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje, ale masakrycznie zakłóca mi zasięg. Wyłączmy Bluetooth. Podłączmy jeszcze raz. Nic to nie zmieni. No dobra, nadajnik sterowany z telefonu, czyli tutaj jeszcze dorobimy antenkę do Bluetooth, taką większą, wykłada, którą będziemy mieli sobie zasięg tego Bluetooth przynajmniej ze 100 metry. Tak, żeby nadajnik był osobno postawiony, a my będziemy mogli sobie nim sterować za pomocą właśnie telefonu lub laptopa z podłączonym Bluetooth. I dobra, i tu na razie wyłączamy. Oprócz tego ma kartę SD, tak jak było w oryginale, ma USB, tutaj dorobiłem wejście od przodu. Wszystko by... USB Drive. O, jeszcze zagadał. Będzie wszystko w takiej obudowie. Tu będzie obudowa do niego. Z tyłu będzie w tej obudowie jeszcze... Do tej obudowy dojdzie, gdzie jest ta tylna ścianka. Już gdzieś wsadziłem. Jest za głośno. Za głośno, bo słychać aż przez ten na głośnikach. No i teraz tak. Do tego dojdzie tylna ścianka i radiator. Tutaj miałem taki piękny, o właśnie. Radiator pod tą końcówkę mocy. Tutaj będzie taka mała końcóweczka mocy z tyłu, w tym nadajniku. Gdzie jest ta tylna ścianka cała? Tam było już gniazdo zamontowane, jest. Tutaj jeszcze wytniemy otwór taki duży na tranzystor. Całą płytkę z tyłu. To jest zasilanie, bezpiecznik, wyjście na antenę. Tutaj drugie wyjście to będzie na antenę Bluetooth zewnętrzną, czyli będzie kompletny przekaźnik, tak zwany, nie? No i co? I zaraz zabieram się do stworzenia płytki pod tranzystor 30 W. Może trochę mały radiator, ale zasilacz 5 A, tutaj mam do tego dostawiony, w tej chwili pobiera 1 A. Niecały 1 A pobiera cały nadajnik z 5-watową końcówką mocy w tej chwili na katerskim. Tam idzie 4,5 W w tej chwili z niego, 21 V. Sztuczne obciążenie jest podpięte, delikatnie letnie, nic się mu nie dzieje. No i dobra, może bym opisał jeszcze jak, co tu zostało stworzone, nie? A więc tak, transmitterek ten Bluetooth jest z przodu wstawiony, ten co pokazywałem wcześniej, ten scalak opisywałem. Tutaj jest tranzystorek BL, BFL90, czyli o dużym wzmocnieniu 1,1 GHz. Tutaj jest 2N3055 jako driver do tej końcówki, jako wzmacniacz. To jest przedwzmacniacz, wzmacniacz i
stopień drivera do końcówki mocy będzie tej, nie? Do tego tutaj jest filtr Pi dołożony, dwie cewki, raz, dwa, trzy kondensatory, cewka wyjściowa z kolektora, cewka zasilania, od zasilania, czyli po prostu zasilanie kolektora, nie? No i dwa stopnie wzmacniacza i driver. Tu, na tym tranzystorze będzie zrealizowany, tu jeszcze potencjometr trzeba wstawić, bo brakuje. Tu jest od spodu wszystko zrobione. Cały zasilacz i to jest zasilacz do właśnie do tej końcówki mocy 30 W. I to będzie tylko regulacja poziomu napięcia na końcówkę, czyli poziomu mocy tej końcówki. On tutaj zakres regulacji będzie miał od bodajże 6 do 14 V maksymalnie, bo tyle zasilacz tam da, 13,8 V, czyli akumulator samochodowy. No tak jak mówiłem, będzie wszystko w obudowie, no. No zobaczymy, tutaj w każdej chwili będzie można podstawić inny transmitter z większą możliwością na przykład zmiany koloru podświetlenia, to wtedy tym kolorem będę mógł sobie regulować na przykład włącz-wyłącz końcówkę mocy całkowicie, nie? Na przykład czerwony kolor, no to chodzi sam transmitterek i praktycznie on nie nadaje, wszystko jest wyłączone. Jak na zielony sobie zrobię podświetlenie wyświetlacza, tutaj w tej chwili jest taki zwykły transmitterek, z tym dobrym, ładnym scalakiem, co był w zeszłym odcinku. No i to by było na tyle, że tak powiem. Taka mała ciekawostka i będzie fajna końcówka jeszcze do tego 30 W. A potem zajmiemy się końcówką, w sumie końcówkami. Końcówkami z tych tranzystorków, które tutaj widzicie, z tych dużych. To są MRF-237. Z tych czterech, tutaj są dwa inne, ale to będzie to samo. Z tych czterech tranzystorów czy musimy zrobić jedną dużą końcówkę mocy. No zobaczymy, jakie to wyjdzie mocy. Tutaj patrzę, jest jakiś driver, tutaj przedwzmacniacze, też dwa stopnie wzmocnienia. Dwa stopnie wzmocnienia, tak jak u mnie, jeden, dwa stopnie wzmocnienia. Później jest driver i końcówka, nie? I to samo będzie w tym nadajniku. A z tych czterech tranzystorów tutaj już, to już nie dla mnie, musimy zrobić końcówkę mocy. Bodajże coś 250 chyba czy 300 W. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. No. Pozdrawiam, łapki w górę nie zapominajcie i dla pana Krzysztofa podziękowania za szkło powiększające i lampkę.